Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Jiro, witam was w kolejnym odcinku z Fear and Hunger. No i moi drodzy, znajdujemy się w menu głównym, ale to z tego powodu, iż już wam tłumaczę. Odpowiadam na komentarze, mimo już odpowiedziałem na nie na YouTubie. Ale w ogóle, właśnie, bo zacząłem tak z dupy w sumie typowy ja. Chciałbym wam naprawdę bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za te multum komentarzy, masę porad. Głównie, naprawdę, wasze komentarze są tak świetne i tak pomagające mi w rozgrywce, że naprawdę jestem po prostu w szoku. Głównie chciałem podziękować psychopatce za jej super, super porady. Ale nie tylko. Fearandhunger.pl odpowiedział 15 godzin temu, w sumie nagrywam w poniedziałek. W sumie za godzinę w teorii powinien ten odcinek wyjść, no ale nie wyjdzie. Wyjdzie pewnie około 20. Fearandhunger.pl wyjaśnił mi problem z bugiem, który dotyczy celowania w niektóre partie. Faktycznie w tej grze można celować zarówno za pomocą myszki, jak i klawiatury. I ja powiem wam, że często mam tą myszkę na ekranie. Wy jej nie widzicie, ale ona jest na ekranie. I to właśnie z tego powodu był ten bug. Więc Fearandhunger, naprawdę... Kolego, ja ci serdecznie, serdecznie dziękuję. Widzę, że ty zacząłeś coś tam nagrywać, jakieś porady, tipsy i tak dalej na temat właśnie Fearandhunger. Masz ode mnie suba, oficjalnie masz ode mnie suba. Dzięki ci naprawdę jeszcze raz serdecznie. Bardzo mi miło, że mi to wyjaśniłeś. Ale oczywiście to nie tylko ta dwójka, która tutaj pisze te komentarze, jest w moim serduszku, że tak powiem. Nie tylko ta dwójka, oczywiście jeszcze tak. Mr. Gierczak, serdecznie ci dziękuję. Kto jeszcze? Kto jeszcze? W sumie Marvolo również. Ty widzę, że piszesz dużo komentarzy. Bigoskun też dziękuję. Widzę, że tak samo masa komentarzy. No i co? Naprawdę dużo tego jest. Dużo tego jest. Choco Harls 7494. Jeżeli coś spieprzyłem, to przepraszam. Aaron 6969 również dziękuję. Aleksandra X2744 również dziękuję. No to przynajmniej w taki sposób mogę wam podziękować. Nawet DK dziękuję ci bardzo, że tutaj chciałeś zaproponować mi założenie TikToka, chociaż TikTok jest, tylko nie ma komu go prowadzić. Dziękuję wam ślicznie. Naprawdę dziękuję wam ślicznie za tyle miłych komentarzy. Naprawdę. Jeżeli kogoś pominąłem, przepraszam, naprawdę bardzo przepraszam, jeżeli kogoś pominąłem. Mam nadzieję, że nie. Dobra, ale żeby nie przedłużać, co my dzisiaj będziemy robić? Nie obraźcie się, ale najpierw wytoczę komentarze psychopatki. Teorii powinniśmy bardziej sobie tutaj zeksplorować drzewo i kopalnię. I myślę, że tym się dzisiaj zajmiemy. Tak więc ja sobie już kontynuuję. Mamy Legarda ogarniętego. Wiemy, że on już nie żyje. Tu już się wracaliśmy chyba nawet. Więc tak. Idziemy. Dopóki nam jedzenia starczy, myślę, że będziemy eksplorować. Tylko ja wam mówię, ja mam pamięć złotej rybki. Totalnie pamięć złotej rybki, więc ja tu będę po każdym nagraniu się gubił. Będę mega się gubił. Ja mam dobrą pamięć, ale krótką. O ile tak mogę powiedzieć, ale chyba mogę. Więc tak, szukamy tego zejścia. To zejście nawet wiem, gdzie jest, tu akurat się chyba nawet nie zgubię. Szukamy zejścia do kopalni, bo myślę, że to będzie priorytetem w tej chwili dla nas. Zejście, ale patrzcie, w tych przejściach ani razu nie dotknę na gwóźdź, a wtedy dotknę chyba z 5 razy, więc jest progres. Jest mega progres. Dobra, dziewczynka jest słaba z głodu. Hunger 27, Hunger 49. Były również komentarze na temat tego miecza. Na temat tego miecza, że ten miecz faktycznie jest fajny. Można się nim pobawić, ale trzeba uważać na sanity. Więc no, uważamy na sanity. Będziemy próbować sobie to jakoś pogarnąć. Ten serek tak niewiele daje, powiem wam osobiście. No ale dobra, jest to jest. Interesuje mnie też właśnie tutaj to ciałko, które wydobywa się z tych właśnie trupków, tego czarnoksiężnika w sumie. Ale to myślę, że nie na dzisiaj. To nie jest na dzisiaj do przejścia. Dobra, użyjmy mechanizmu. Kawersy.
I jeszcze coś. Kochani, pisaliście dosyć często, jakie ja uważam porady za takie odpowiednie. Jeżeli chodzi o te porady, to myślę, że... O kurde. Myślę, że jak najbardziej te porady... O, nie wiem, jak bym to wyjaśnić. Nie wiem, jak to mam wyjaśnić. O, jest, dobra, jest kosur. Well, hello, stranger. Co robisz w tym pięknym dniu? Jest depresyjny jak zawsze. I want to die. Depresyjny jak zawsze. Fu. Wiecie, bo jest spartoliłem. No, oczywiście, że spartoliłem. Znów myszki mnie widział. Cóż, czyż nie jesteś zabijaką? Życie. Cały czas ten miecz tutaj nawala, wiecie? I troszeczkę mnie on zaczyna, może nie irytować, ale niepokoić. I to mocno, bym powiedział. Życie na pewno nie jest takie dziwne, co? Życie jest dziwne, kiedy ty jesteś dziwny. Dosłownie. Masz rację. Już cię lubię. Wiem, że dopiero co się poznaliśmy, ale czuję, że tworzymy ze sobą więź już w tej chwili. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, jeśli zapytam wprost. Żywi ludzie są podzieleni na dwie grupy, tak? To czytaliśmy sobie. Ludzie ci światła oraz ci, którzy przeznaczeni mi schodzić pod jasnym słońcem, że tak powiem. Ci ludzie radzą sobie dobrze we wszystkich trudach życia. Mają drugich ludzi, do których chcą wracać, no. Nawet w ciemnej godzinie, najciemniejszej godzinie, mogą poczuć ciepło miłości w ich sercach, które po prostu ekstra bije stamtąd. Ja tak będę spłycał ten tekst, wiecie. Na przykład na końcu spektrum znajdują się ludzie z ciemności. Są to ludzie, którzy zazwyczaj często popadają w depresję i smutek z powodu osobliwych sposobów życia. Ale nauczyli się żyć z tymi uczuciami. W rzeczywistości pokochali nieustannie, uciskającą ich ciemność. Ci ludzie potrafią czerpać energię z ciemności, nie są zależni od innych ludzi. Potrzebują tylko ciemności swojego starego przyjaciela. Jesteśmy typem ciemności. Tak, oni wszyscy są, tak podejrzewałem. Cieszę się, że byłeś ze mną tak szczery. Powiedz mi, czy przypadkiem mnie kochasz? Nie. O, to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Lubię szczere słowa, nawet jeśli mnie ranią. Powiem to teraz, ale prawdopodobnie później będę się czuł naprawdę okropnie. Ale nie powinieneś się martwić o to, naprawdę. Uwielbiam to uczucie odrzucenia. Więc, tak czy inaczej, jestem swojego rodzaju kupcem, sprzedającym przedmioty i broń potrzebującym. Wszyscy głodują. Zabawne jest jednak to, że nie chcę twojego złota ani srebra. Chciałbym przehandlować to ludzkie dziecko. Przyprowadź ich do mnie. No i że doceni to bardzo. Moje kieszenie są bardzo głębokie, widzisz. Nie. My tu mamy wooden buckler, czyli tarcza. Pójdziemy po Moonless, bo również był komentarz. Nie pamiętam już dokładnie kogo, bo ja już teraz komentarze mam wyłączone. Ale pamiętam o tobie. Mówiłeś, że tutaj w tej grze nie ma rzeczy, które nie mają znaczenia. No właśnie. Nie ma rzeczy, które nie mają znaczenia. I to się z tobą zgodzę w sumie w tym wypadku. Bo jak najbardziej jest tak, jak mówisz. Daje 30. No i kapusta też daje 30. Dobra, z Moonless oczywiście wiemy, jak sobie radzić. To nie jest problem. Tok. Garduj. Dobra, oferujmy Rotten Meat. Nadal musimy zrobić skillsa. Tok. Garduj. Oczywiście Rotten Meat kolejny.
No i dobra. Pozwólmy dołączyć jej do party. Mones wydaje się, że cię rozumie. Próbujmy z nimi zawalczyć. Dziewczynka niech też atakuje. Dobrze. 355, pięknie. I 26. Ale niestety nie wyszło w ten sposób. No i mamy robaki. Mones jest słaba jakaś dzisiaj. Dziwna. Mamy zranienie. Czy my możemy Green Herba użyć? Chyba możemy na Moonless. Ale chyba nam tego nie użyje. No właśnie, nie użyło nam. Więc oczywiście sobie od razu tego przedmiotu użyjmy. Moonless jednak jest dla nas ważna. Green Herby. Git. I gitarka. Tam hanger sobie jest. Moonless markuje terytorium. No właśnie. I co się dzieje, że ona markuje to terytorium? Nie wiem. Czy mogę być do Grogrota? Po raz kolejny się już modlimy do Grogrota. Czujesz modlitwy. Już nie musimy martwić o Moonless. No i mamy tu Cavesy. Mańsy atakują cię do głębszej ciemności. No mówię, może nie powinienem tego robić na tym save'ie, tylko może powinienem sobie to spróbować od nowa jakoś ugrać, ale no jak już tu jesteśmy, to w sumie czemu nie? I tak, ostatnio zostawiliśmy te jajka, ale teraz to rozwalmy. W środku jest coś śmierdzącego i wydaje się, że jest zgniłe. W sensie, że śmierdzi jak nie wiecie, z taką zgnilizną. O, something shiny here. Soulstone. No właśnie, również będę chciał się dostać do tego miejsca. Here is getting hold of you. Co? Jaki mind mamy? Dziewczynka, jaki mind niski. Oh fuck. Wolf whisky. To też tak za dużo nie dało. Ej, cholera. Robi się problem. No Shira, niech sobie smołczy. W miarę. Ale powiem wam, że no może być problem niedługo. Wiem, że będzie problem z życiem, ale no właśnie kurde nie. Nie, życie jest problematyczne. Dobra, słychać coś dziwnego z ciemności. Dobra, jest panienka z okienka. No i patrzcie, teraz dam myszkę. O, teraz myszką mogę sobie operować. I wiadomo, jeżeli tu była myszka, to jej nie mogę tego przemienić. Widzicie, klikam i nic nie idzie. I faktycznie wystarczy myszkę wziąć z boku i wszystko działa. Więc naprawdę mega, mega. I dziękuję za to, bo bardzo, ale to bardzo mi pomogłeś. Dobra, czy ja mogę w skrzydło zaatakować? Dziewczynka nie garduje. Bajcik. Tylko poszło. One to bite. 14. Nie jest źle. Ta cholera niestety, ale... Przyzywa te gnoje. Dobrze, gryź go. Tylko szkoda, że go nie zeżar do końca. Za 8. Nie jest źle. Nie masz skrzydełek. Dobra, wygraliśmy. W sumie jeszcze nie wygraliśmy. To jest dopiero pierwsza walka. Czy wszyscy u nas uzdrowi? Cave Mother znika w ciemności. Jest gniewa matka, znika w ciemności. A ona jeszcze tu będzie. To jeszcze nie jest koniec, moi drodzy. To jeszcze nie jest koniec. Kazaliście mi tutaj klikać w różne rzeczy, tak więc oczywiście się do tego stosuję. No chodź, tu się. Łeb. Garduj. Nóżki, dokładnie. Miss, niestety. Pietuchy nie trafił, no. Tego gnoma walnijmy. Dziewczynka garduje. Dobrze, w nóżkę kolejną. A to bite. Za 16, nie jest źle. Za 4 krwawienia, świet. Dobra. Dziewczynka, może niech użyje przedmiotu.
Serio? Ile dostałem? O, 33. No nie! Straciłem lewą rękę! Niedobrze. O, shit. Dobra, to ci muszę cycki najpierw uwalić. Nie no, co jest? 28. Nie no, ja wam od razu mówię, że ja to cofnę. Żeby nie było, ja to cofam. Tylko od razu sobie zobaczę, jak z nią walczyć. Nie zamierzam się spieszyć w tej serii, jeżeli chcecie sobie ze mną tutaj opykać, pograć i tak dalej, to jak najbardziej. No i ona zdycha. No tylko na jakim kosztem, na jakim kosztem, tak. Brak ręki, brak łapy, nie, to mi się nie podoba. Jeszcze raz. Mogłem zapisać, no mam przecież save, prawda? To nic mi przecież nie zależy na tym. To oczywiście nie, musiałem to spierdolić, ale przynajmniej wiem gdzie już iść, no. przynajmniej to. Tu trzeba pamiętać, że tutaj jest jednak cholerny gwóźdź. Zaraz na niego nadepnę i będzie problem. No i znów będziemy musieli Moonlist ogarnąć, niestety. Niestety. W ogóle na tamtej lokacji jakby FPS-y spadały. Dziwne to było. Dobra, idziemy w dół. Ja sobie zaraz zapiszę, spokojnie. Już drugiej gafy nie zrobię. W ogóle nawet nie będę z nimi walczył, bo to nie ma sensu. W ogóle nie ma sensu z nimi walczyć. No właśnie, jakich ja podpowiedzi oczekuję? Oczekuję od podpowiedzi. Ja naprawdę... Nie mam problemu z tym, że wy coś tam, nie wiem, mi podpowiadać. Nawet ze spoilerami lekkimi. No, słuchajcie, to jest gra. To jest tylko gra. Nie mam z tym problemu żadnego. Możecie tam mi jakoś podpowiedzi wspomnieć, co robią. Tak jak na przykład kolega z tą Moonless, jak mi podpowiadał, tak najbardziej chciałbym wiedzieć, co to daje. Jeżeli to nie ma jakoś tam super w związku z fabułą, to jak najbardziej chciałbym wiedzieć, co daje ten element. Dobra. Dobra. Znamy już Pocket Cata. Ja sobie tu zapiszę. Dobra, on się teraz jarca tą dziewczynką. Nie. No deal. Spoko. Nie ma deala. Dziewczynki nie oddajemy, przynajmniej nie na razie. Nie na razie, bo z tego co mi mówiliście, to oczywiście jest specjalny ending z tą dziewczynką tutaj. Tak samo, jeżeli chodzi o te niebieskie serca? Można tak nazwać? Chyba można. Również z tym wiąże się inny ending. Wiąże się inny ending, który również bym chciał zrobić. Mind tam spadł. Różnijmy może Ayla. O, i git. Hunger 24, 77, 81. Raw meat. Fried mushrooms. Idziemy do naszej Moonless. Chodź, Moonless, chodź. Skills. Tak. Jak sobie tutaj mogę powiedzieć, właśnie, jeżeli chodzi o te podpowiedzi, jak najbardziej piszcie śmiało. Jeżeli to nie ma nic w związku z fabułą, tylko właśnie jako element rozgrywki, to możecie walić, nie ma problemu. Nie ma problemu, abyście tam jakichś sekretów nie spoilerowali i tyle. Nie zamierzam tu nikogo banować za takie rzeczy. Osoby, które naprawdę mówią, że unikają spoilerów i tak dalej. Sorry, ale no ja tego nie kupuję. Zawsze, ale to zawsze gdzieś ten spoiler będzie. Czy to w komentarzu, czy to gdzieś na stronie nawet siebie Luka. Zawsze ten spoiler będzie, więc... Obyście tylko takich chamskich spoilerów nie robili, to będzie git. To będzie git. Dobra, Rotten Meat. Skills kolejne robimy. Talk. Tylko się garduje. Kurde, że ja tak z tą Mendą tak zwaliłem akcję, to nie aż głupio. Trzeba ją pod cuchę uwalić.
Robię po co chyba i dobra. Mamy save, znów sobie robię oczywiście zapisek. Żeby już się nie wracać. Dobra. Dajesz się być bliżej prawdy. Niech tak będzie. Tam są cavesy. A my idziemy w dół. My idziemy w dół. Dobra, to niszczymy. Mamy soulstone'a. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, żeby to niszczymy, bo w sumie wtedy nie niszczyliśmy tego i tak nas zaatakowała, więc chyba nie ma co żadnego znaczenia. Chyba nie ma znaczenia. No chodź tu. Ptaszku. Dziewczynka się garduje standardowo. No to jest słaby ten bite na razie. One, two, 27. Oby mi nic nie zrobiła, to będzie git. Garduj się, dziewczynko. Miss. Serio, co byście tak uparli? One, two, bite. 15, dobra, ona uciekła. Wąt do piekła. Dobra. Lisa Pier. Zobaczcie, jak nam szybko zaczął głód zapierdzielać. Czy to ma jakieś znaczenie? To jest dobre pytanie. Czy to ma jakieś znaczenie? Blue Vial mamy dwie. A powiem wam, że ten Blue Vial to tak... 2 na 10? 2 na 10. Możemy sobie skrafcić w sumie. Zrobiłbym chyba to. Wolałbym chyba to. Nix był chyba lepszy. Znacznie lepszy. O kurde. Teraz trochę żałuję. No ale dobra. Nie będę już tego cofał. Lesser Soul. To też będziemy mogli w razie czego zużyć. W razie czego możemy to zużyć. Idziemy do tej dziadygi. Musimy ją teraz pokonać, no. Trzeba pamiętać, że walić po cycuchach. Walić po cycuchach, to jest pierwsze. Po cycku. Szynka się garduje. Tutaj po nóżkach smyraj, dobrze, 102. Mam tu bajt. Świetnie. I po cyckach. Dobrze, w nóżkę. I w łepek. Dobra. O, miss, naprawdę? O, dobra. I tym razem nie było źle. Dobra, Cave Mother wydaje się w końcu być martwa. Jest tu jakieś otwarcie między nogami, szukajmy. O, shit. Wyciągasz rękę przez żółtą maść sączącą się z wnętrza. Znajdujesz gnom egg. Dobra. Może być, może być. I tędy wyszliśmy. Widzę, że tych Cave Mother tutaj było więcej. Dujmy ją. Nie pamiętam, co robiło w sumie to żółte. Uś. Było jakieś przejście, czy nie? Nie było. Tylko tam tajstwo tyle tutaj. A właśnie, my się jeszcze nie pomodliliśmy do Grogorota. Dzień dobry. Skończyliśmy się modlić. Oh shit. Fuck me. Oby tylko teraz sobie nie spartolić. Niedobrze. Nice. Dziewczynka została do 10 po łbie. Zrobimy w ten sposób, dziewczynka tkuje w tą. Dobra. No i git. Wyszło. Ja wiem, że na początku myślałem, że może ta Moonless jakoś pokazuje swój rozwój postaci przez to sikanie. Ale chyba nie.
Zabiliśmy tą matkę i ona i tak jakoś się zbytnio nie ulepszyła. Zapiszmy. Zauważyłeś osobę klęczącą w ciemności. Ta osoba nie wydaje się emanować bezpośrednim zagrożeniem lub agresją, a twoja obecność wydaje się pozostawać ukryta. Zaczekajmy na tą osobę. Jak tam było, zaczekajesz, chyba on odejdzie, tak? Już? Ta osoba zniknęła w ciemności, jego kroków brzmiało daleko, zanim całkowicie zniknęło w rozrzedzonym wilgotnym powietrzu. No dobra, zapiszmy. Być może na innym nawet slocie. Być może nawet na innym slocie. Jeszcze ten empty scroll musimy ogarnąć, jak on działa. Bo myślę, że też może to być ciekawe. Godzina 36. Dobra. Moldy bread. Iron arrow. Świetnie. No właśnie, no zasikuje to, ale no, nie rozumiem, co to może dawać. Naprawdę nie wiem. Ze drzwi czuć zimny przeciąg. Drzwi wydają się być zamknięte. Niestety to nie over. Aha. Dobra, spróbujmy go zatkować. Też widzę, że to jest Night Spectre. Nie możemy zbytnio nic z nim zrobić. Chyba, że zrobimy sobie Counter Magic. Garduj. Logical sweep. O, shit. No, jesteśmy lewą rękę. Krwawie ekstra. Ja w ogóle mam szansę cokolwiek mu zrobić? Nic. No już wiem, że spierdalamy. Lalalalala, żartowałem. Nie będę chodził bez ręki, zapomnijcie. Dobrze, że zapisałem grę, matko, albo się wkurzył. Ale mi się wkurzył. Raw meat and oil, okej. To już wiem, że tam nie przejdę. I zgaduję, że to właśnie była ta osoba, która tam sobie chodziła. To możemy użyć explosive vial. Jeszcze sobie użyjemy. Level 6 Mind. No właśnie, tu byliśmy. Jest tu kilka potionów. Znajdujesz Explosive Vial. Kilka książek. Dziennik nieznanego garda. Ale to czytaliśmy już. Nic tu nie ma. Widzieliśmy kamyczek. Idziemy dalej. Kahara! O! Hej! Dobrze widzieć cię żywego. Pewnie się mnie martwiłeś. Świetnie cię widzieć również. Oszukałeś mnie. Lepiej szukałeś mnie. Chyba nie da się tego uniknąć. Przygotuj się. Spróbujmy z nim porozmawiać. Próbujesz przemówić najemnikowi do rozsądku. Czekaj, nie musimy walczyć. Hej, to nie ja to wszystko zacząłem. O! Wreszcie upierdolę rękę. No problem. Item. Zobaczymy. No mówię, na razie i tak z nim nie chcę tam jakoś super walczyć, nie? Jezu, jaki on ma... speed. Zresztą dziewczynkę nam zabił. Mój miecz, twoja szyja. Jeszcze nam zajebał końcy, naprawdę? Dziewczynka, ty się cały czas tu lecz.
No kurde. Zostaw dziewczynkę gnoju. Sieleczek porąbany, ej. Stracił rękę. No. O. Wygraliśmy. Da się go szukać? Mógłbyś użyć tu Soul Stone. Dobra. Szukaj go. Niebieskie fiolki. Powiem wam, że lipa. Nie no, musimy się cofnąć. Nie chcę z nim walczyć zbytnio. Mam nadzieję, że on do nas dołączy, ale... Chyba płonne moje nadzieje. Płonne moje nadzieje. Tu whisky. I suche grzybki. Może być, może być. Ruszyjmy tej galeczki. Idziemy w górę. Explosive vial. No tu i tak nic nie było, prawda? Nie było. Stąd kamyk tylko wzięliśmy i też go weźmiemy ponownie. Dobra, hej. Dobrze widzieć ciebie też. Yeah. Zdecydowanie nie chcę samotnie przemierzać tych koszmarnych lochów. Na pewno stanę z wami, na pewno. Ale mam ekipę teraz, nie? Kurde. Fazmofobia, nekrofobia, tratofobia. Jedynie tylko Moonless jest taka dosyć ogarnięta dziewczynka. Tylko Moonless jest ogarnięta. Czemu ja nie mogę jeść? Ej, czy coś się zbugowało? Nie mogę używać przedmiotów. Co się stało? No tu się od ja nie pawliło. Tutaj nie ma nic. Dobra, to jest ten miecz. Tylko to wiem. Mam obkrętkę. To były te psiaczki. Pamiętam to. One się tu one tu jadły po prostu. A. To już mieliśmy ogarnięte. Te bratwie mięsa, chcę więcej. Dobra, ma wielką erekcję. Chcemy, chcemy. No i fajno. Uuu. Wraz z tym czynem rośnie twoje prowizje z grogotem. Sahara, czuję się mi głodno, okej. Okay. I... co powiedziałem? Sahara? Boże, co ja gadam? Sahara, nie Sahara. Czyli odblokowało nam się? Nie, nie odblokowało nam się. Dupa. Niedobrze. Co jest więcej tego? Munus markuje swoje terytorium. Bez mięsa, chcę więcej. Nie ma z nimi gadania. Z tym jednym, co ma erekcję. Tam nie ma przejścia. Mule, co ty robisz? W ogóle jakoś tak dziwnie zaczęły te postacie chodzić, wiecie? Tak jak w Snake'u. Mega dziwnie. No dobra, idziemy dalej. Może jak grę czego zapiszę, może mi się uda jakąś grę wczytać. I się może to odblokuje, kurde. Kara się boi. Nie wiem, czy jest jakaś szansa na to, że my to ominiemy. Nie mam pojęcia, powiem szczerze. Tutaj możemy się też dostać. Tu nie mogę użyć tego, bo to się nam zapadnie na łeb. I
Ten miecz widzę, że też nie był taki dobry. O, z tobą możemy teraz zawalczyć. Czas na walkę. Łapki, kanapki, dziewczynka się garduje, Kahara, atakujesz mu nóżkę. Dobra. Dobra. Finger mu pulsuje. Niestety, ale... Wyszło jak wyszło. Guard. Kahara noga. Ma. Jeszcze tak walnął za 16, no wiecie co? Co? No ja sobie robicie za mnie teraz, prawda? Który mnie zabił. Ale się odblokowało przynajmniej. Mi się odblokowało. Nie mam co zrobić. Niedobrze. Głód nam nie jest potrzebny. Myślę, że się jeszcze wstrzymam chyba. Dobra. Szukajmy dziada. What? Znajdujesz odciętą rękę, nogę i ramię szkieletu. What? Optimize, nie mogę więcej. Kacharze mogę? Optimize? Mogę. Bonfilsy. Misamy mogę dać? Mam dwie misamy? Ej, czy to jest jakiś bug? Tu mam dwie misamy. Dziewczynce mogę dać misamę? Ej, co tu się stało? Ja mogę jej szkieletowe ramię dać. Dobrze. Nie wiem, co tu się stało. Nie wiem, czemu mam dwie misamy, moi drodzy. Coś tu się pokićkało chyba w tej grze. Dobra, otwórzmy to. Atak, atak, atak. 52. Miejsce oczywiście. Miejsce oczywiście. 482. Poszło! O kurde. Udało ci się sprostować drzwi. O kurde faja. Siedzi tu mocno okaleczony szkielet, na jego kościach gdzieś ślady pazurów, a wielu kości brakuje. Otwórzmy to. Tails, nie będę używał. O, i się nawet udało. Soulstone, świetnie. Wiecie co, bo nawet miałem do siebie pretensje, bo ten Soulstone możemy przecież użyć na tym ptaszku. I sforsujmy jej tutaj. Atak, atak, atak. Bite. No i przeszło. Kurde. Ciało zostało pocięte kilka kawałków, te ślady na kończynach sugerują, że są pocięte na jedzenie. Jest tutaj piła, ostrze piły, utknięte w głowie, weź je. Shark teeth. Dobra, zawsze to coś, prawda? Dobra, tu obszukaliśmy. Tutaj jest jakaś przepaść? Tak, tu jest przepaść. Powiem wam osobiście, że z chęcią bym poszedł tam po prawej stronie, bo tam nie byliśmy. No. Kahara zaczynała wyglądać na bardzo ponurego i zagubionego w swoich myślach. Mind mu spada, No właśnie, a my już w sumie nie mamy czym im poprawić psychiki. Dobra, Kahara, pal. Cały czas z tą psychiką mamy problemy, kurde no. Udało się przejść. O, kolejny modlitewnik. Soul Love.
Inka nie chce. Nadal. Pomódlmy się. Do Groverota. Nadal nic z tego nie wychodzi. Widzę, że to jest non-stop to samo. Dobra. Co to? Żółty mak skacze w rytualnym tańcu. Co? Ulus jest coraz bardziej spięta. Wyraźnie nie podoba jej się obecność żółtego maga. No, spokojnie. Dziewczynka nie garduje. Kara, atakuj nogę. Dobra, niedużo. Tylko, kurde, Shiro zaraz umrze. Oh shit. Czy ja teraz jako Dark Shiro robię? Tak, chyba jako Dark Shiro. Dziewczynka, ty to daj to Shiro. Kara, atakuj nogę. No dobra, poszło. Możemy zużyć tego Soulstone'a, ale wolałbym nie. Tylko puste stosy ubrania tutaj leżą. Jest jednak coś pod całym stosem. Znajdujesz eliksir umysłu? No coś jest, ej. Tam ktoś jest też. Ale dobra, najpierw Shiro. Shiro, ty musisz jednak to użyć, no niestety. To nie daje 100%. Maj 65, dziewczynka zaraz tam zacznie szaleć. Oż kurde, faja. Dobra. Mundus markuje terytorium. Leży tu stara zbroja. Examine. Wygląda na to, że coś jest pod zbroją. A tak? Kurde, teraz nie wiem, czy nie będę żałował. Jakiś trup. Dobra, wal mu następne. Kara z podenki. Zobaczcie, że on wychodzi jako trup. Dobra. Ciało starego Knighta rozpływa się po prostu, wiecie, tak. Możemy użyć Soulstone. No dobra, użyjmy. Ale to samo, cały czas jest to samo. Dobra, nitroglicerynka. Nosramus? O kurde. O, wygląda to, że przedarłeś się przez mojego sługę. Dobrze cię widzieć. Moje przeprosiny. Uciekanie się do brutalnej siły w ten sposób? Moje studia tutaj mają setki lat, a ja nie mogę pozwolić, by byle ktoś tutaj przeszedł. Szukuję osoby. Jak długo tu jesteś? Co studiujesz? Dlaczego tu jesteś? Szukuję osoby. Racja. Myślę, że wiem, kogo masz na myśli. Nie wtrącam się w nic, co się dzieje na wyższych piętrach, ale myślę, że osoba, której szukasz, znajduje się w lochach kilka pięter niżej. Jeżeli... czy na twoim miejscu mi się pospieszył? Wydaje się być niesamowitą osobą, ale jego czas się kończy. Byłbym wdzięczny za trochę spokoju w pracy, jeśli nie masz nic przeciwko. Kurde, no zaczynają głodnić. Mind też im zaczyna szaleć. Dziewczynka zresztą szaleje. Dobrze.
Niedobrze. Nie podoba mi się, co się tu dzieje. Dobra. Jak długo tu jesteś? O, jestem tutaj bardzo długo. Wydaje się, jak przez wieczność. Ho, 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 ho. Co tutaj studiujesz? To moje studia? Studiuję wszystkie dziedziny wiedzy, tak jak powinni to robić wszyscy naukowcy. Moje studia nauczyły mnie wiele o magii krwi, bóstwach, bogach i innych tak oczywistych tematach. W tej chwili najbardziej interesuje mnie naturę i bicia serca ziemi. Czy on przypadkiem nie mówi właśnie o tym? Ludzie w tym wieku nie zauważają, że przyroda ginie i że zmierzają ku zagładzie. Jest to jeden z powodów, dla których stopiłem w tę ciemność. Wciąż żywe są tu pierwotne zasady natury. Jak długo tu jesteś? Czemu? Co za takie głupie pytanie. To miejsce jest aktualnie bardzo ważne dla moich studiów. Przez wszystkie moje lata nie znalazłem miejsca, w którym wciąż można by poczuć obecność bogów tak żywo jak tutaj. Tak długo jak... Znaczy nie, przepraszam. Jeśli chodzi o niedogodności związane z posiadaniem laboratorium pod ziemią. Tak długo jak... No. Cóż, ludzie są frajerami wygody. Myślą, że im wygodniej, tym lepiej, a ostatecznie wyrzucają to, co naprawdę dobre. Ograniczenia wymuszają kreatywność. Jak jesteś o zdrowych usłach tutaj w ciemności? W sensie, jak pozostajesz tutaj? Tutaj powinno być ciemno. Bylibyśmy w tarptach, gdyby trochę były tak jasne jak dzień. Ha. Znaczy nic mi nie powiesz. Książki tutaj są utrzymywane w świetnym stanie i ułożone są w porządku alfabetycznym. Poszukaj. Jezus. O? Scroll of the Wizards. O kurde, znalazł się zwyczaj dziejów. Byłbym wdzięczny, gdybyś niczego sam tu nie zawierał. Dobra, dziękuję. Orange Vial i kolejną Explosive Vial znaleźliśmy. Możemy sobie coś tu ugotować? Nie możemy, naprawdę. Ale dupa. Wygląda jak Enki. Wow. Szukajmy Tails. Będzie head. Właśnie. Nic interesującego. Search. Tails. Cały czas Tails dajemy. No i się udało. Znajdujesz Passage of Mahabr. Ktoś napisał tutaj notki na empty scrollach. O, panie, daj oświecenie. Właśnie. I wydaje mi się, że te scrolle możemy w ten sposób właśnie pisać. Ale to zobaczymy sobie potem, jak będziemy mieć więcej tych scrolli. Kurde, 48 minut. Nie przeczytałem nawet, co tam było. Moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, komentarzach i ocenie filmu. Gram do Shiro. My się widzimy oczywiście w następnych filmach. Jeden Hunger, ale powiem wam, że osobiście tak mi się to leciało pięknie, szybko, że jestem aż zaskoczony. Ja sobie zapisuję standardowo. Myślę, że bez problemu mogę sobie zapisać to na pierwszym. Tej pani już podziękujemy. Trzymajcie się. Hej, hej.